Proszę Państwa, jakie to jest dobre! Wow! Wszędzie dobrze, ale na łysej najlepiej. Dzień dobry widzowie, ale nim dotrzemy na łysą, to musimy rozpakować rower po Hiszpanii, bo sobie tutaj czekał. Czekał sobie, aż ten... O! Ty też tu czekałeś? W każdym razie trzeba najpierw skręcić rower, a dopiero potem się zbiorę na łysą. A tutaj widzę nowe Johanssony, których nie użyłem w barce. Całą Hiszpanię przejeździłem w tych semenukach już lekko przytartych. Spójrzcie, tutaj jest torcik do przykręcenia klamki potrzebny, a ja nie mam swojego torksa, bo wszystkie moje narzędzia są u turbo w bagażu, więc klamki na razie nie przykręcę, chyba że fasola ma, ale nie sądzę. Pedały przykręcone, kierownica przykręcona, klamka tylko złapana, bo tak jak mówiłem, jest na torksa, złapam ją tylko inbusikiem, a koła biorę jak są, więc widzimy się na parkingu na łysej. Jest i parking, jest i towarzystwo. Towarzystwo to samo co w Hiszpanii, tylko że w mniejszej ilości, no tak to jest, jak temperatura 20 stopni mniejsza, to też mniej chętnych do jazdy. Rower już skręcony, jeszcze tylko tutaj przyjaciel mój zielony dodmucha kółeczka, bo coś bez szału jest. Idziemy, zobaczymy jak warun. Widzowie, wchodzimy, robimy rekonesans od samej góry. Przed step-downem czyściutko. Także tutaj jest elegancko. Tutaj jakiś boom. Tutaj Sylwester był grany definitywnie. Jedziemy dalej. Bandka sztywniutko, elegancko. Tutaj jakiś syf przed wybiciem. Troszkę śniegu do pozbycia się. Ale generalnie wygląda tutaj to dobrze. Zobaczymy dalej. Ale tu łyso. No łyso, łyso, lądowanie pięknie, tutaj śladowe ilości śniegu. Generalnie Oskar przed chwilą mówił, że na bank tu jeździli na sankach i ma rację, bo zawsze tutaj było tak, że jeździły dzieciaki na sankach jak był śnieg, a śnieg był jak byliśmy w Hiszpanii, no i jeszcze nigdy nie mieli tak wysokich górek jak w tym roku. Tutaj też śladowe ilości śniegu, troszkę tutaj jakieś multki, ale generalnie jest dobrze. Pytanie, czy jest woda przed kłoterem, czy nie? Proszę Państwa, spójrzcie jak jest tutaj elegancko. Wielkie lądowanie. Tutaj OSB-ta troszkę tutaj mokro, ale generalnie bywało znacznie gorzej. Rozgrzeweczka w postaci zrobienia tutaj lądowania, odśnieżenia, wybić zrobiona, przeprowadzona, więc teraz chwilę sobie poskaczemy treningówkę, potem pójdziemy na linię. I będzie git. Jeszcze łyczek herbatki tutaj sobie dziabniemy. Tutaj panie kolego, cyk za dobre jastki. O, cieplusia. Schodki, cyk, 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 cyk. Ktoś pogłębił chyba. Teraz jak nie ma liści, to tam widać step down. Niech wy nie widzicie, ale ja widzę. Całkiem pokaźnie wygląda. I jedziemy. Po polskich liściach, po polskiej ziemi, bandka cyk, trójeczka, trochę chyba ściąłem kikerek aż. A tam Oskarek tailwhip od razu, cyk, wrócił tailwhipu Oskara, bo kostka była zepsuta, nie robił w Barcelonie. Jak jest? Jest git. No, rehabilitacja w Barcelonie przebiegła pomyślnie, więc co, jeździmy, nie tak źle na tej polskiej ziemi chyba. Jeździ Kopiko, towarzystwo do jazdy rośnie, o dziwo, brakeless. Co, UPK? UPK, UPK. A teraz pytanie do Was. Co to jest UPK? Zapraszam do zabawy w komentarzach. A, pojechało, miałem mówić, że jest ślisko na liściach, ale Kopik ogarnął. Dobra, Oskarek, dawaj trójeczkę. Dobra. Oczywiście pierwszy. Od dawna trójek nie widziałem, widzowie tym bardziej. Tailwhip zero kopania. 100% kontroli. Oskarek, jakbyś tak opo trójkę zrobił, a ja bym opo łipa. Dzisiaj to nie. To by było uczciwe. Ty to opo siódemkę byś musiał. Ja mogę zrobić opo front flipa. Opo front flipa? Nie. Kopiko 6 łipa zapowiedział. Ej, chyba skleił. No chyba było. Oskarek, co tam dziabie? Transferek, o! I na tym transferku Kopiko, jakbyś zrobił down whipa. No czajcie, na tym transferku co Oskarek leciał, Kopiko down whipa, jak zrobił tam, na tam by wylądował. Tu dawaj opu whipa. Nie, ja sobie zrobię 3-6 tobo. Tak, 6 tobo widzowie zrobimy. Cyk, elegancko. Szczerze wyglądał
Lepiej niż mój regularny. No coś tu jest, coś tu jest. Zowie Kopiko wcześniej jeździł na hulajnodze, ale się nie chce przyznać do tego. Ale tak jest i opołipy i regularne mu się czasami plątają. A tak w ogóle mam strasznie mały łeb bez włosów. O, jeździmy. Dobra, dawaj spalnik. Daję spalnik i lecimy, lecimy po transferku. Wow, kolego! Bym na tobie wylądował. To tam się odjebało. Ej, ale ten transferek to w sumie jest tak, jakbyś na lapomie ze średniej na dużą walił. No, dobre do treningu, ale ja nie wiem, co się stało na wybiciu. Coś mnie zjadło. Coś się stanęło, widzowie. Dobra, rozgrzewka była, transferki jakieś były, to Skarek dawaj na dużą. Panie, co pan tu kombinuje? A ile tu materiału ktoś nawiózł? To nie ruszaj, bo działa. Miejmy nadzieję, że działa. Kopiko, pyskaty coś jest ostatnio, pojechał pierwszy, bez hamulca, nie chciał jechać w pociągu. Dawaj Oskarek za nim od razu. No, pościg za Kopikiem, jedziemy. Ło, jaki wystrzał! Dawno nie było. Tutaj twardo, sama pompa. Ło! Cyk! Jakie to jest dobre, proszę państwa! Jakie to jest dobre! Ło! Wszędzie dobrze, ale na łysej najlepiej. Dobra widzowie, po pierwszym skoku, po powrocie z lapomy, muszę przyznać, że tak, pierwsza jest tutaj najlepsza i jest najlepsza. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Cyk! Ło, zboczyłem straty. Dam falnik. A co mi tam, salto? Na pierwszą zboczyłem z trasy po stepdownie, ale dałem wpalnik i poszło. Pojechał Kopiko robić opotrójkę, ale zrobił. Pyk, opotrójeczka, nawet troszkę za dużo. Ej, jakiego miałeś nosa? To jest dobre. A to jedziemy po opotraka. Cyk, opotraczek. Kopiko tam małą kasację zaliczył, ale Oskarek, ja robię teraz dwa opotraki, a ty robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby zrobić dwa regularne. Dobra. Uczciwe. No trzymam Oskarek kciuki i robimy. I Oskarek. Cyk, 3-6 barek. Jednego za mało. Jeszcze po jednym, ale nie wiem, czy mi się chce, bo warunek jest taki, no, dla koneserów bym powiedział, coraz wolniej jest. Gęste powietrze się zrobiło, łyczek herbaty i pomyślimy. Dawaj tripula, idziemy na dużą, nim zacznie całkiem padać. Jadę za Patryczkiem. Ło, jakiś patyk w tylnym kole mam chyba. Raz, dwa, trzy. Mamy czy nie? To powtóreczka. Raz, dwa, trzy. Liczysz i będzie. Raz, dwa, trzy. Cztery, cyk! Doliczyłeś do trzech? Tak. A ja do czterech. Żeby cztery? No! Co ty gadasz? Normalnie, yo. Cyk! Widzowie, bo generalnie to jest tak, jeśli potraficie liczyć do trzech albo do czterech i zdążycie policzyć w powietrzu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, no abyście zrobili tyle bar spinów. Naprawdę! Warunek dla koneserów, widzowie, ale zaczął padać deszcz. Są jakieś granice, a dopiero co byłem chory, jak wróciliśmy z Hiszpanii, więc nie chcę tego powtórzyć, więc wracamy tutaj jutro. Dzień kolejny, wyszło od nas jakieś słonko. Naprawdę ładna pogoda, względnie ciepło, ale ja fatalnie zacząłem dzisiejsze jazdki. Nawet nie jazdki, bo jeszcze nie zacząłem jeździć, ale spójrzcie na moją twarz. Wjeżdżałem sobie tutaj na łysą, zaliczyłem ślizg tutaj na wybiciu, przywaliłem twarzą w ziemię, mając plecak, kask, wszystko przypięte do plecaka, no i spójrzcie na moje oko. Więc fatalnie się zaczęło, ale mam nadzieję, że nie będzie to rzutowało na dzisiejsze jazdki i jazdki będą przednie. Nie ukrywam, rozwalona gęba na sam początek jazdek, to taka średnia motywacja bym powiedział, ale parę tryczków na treningówce i może mi się zachce. Cyk! Whip do bara to trzeba odwrotnie teraz. Już jechałem, proszę państwa, już jechałem. Podparte! Nic nie warte, widzowie. Znowu podparte.
O nie! Nie ma co ukrywać, dzisiejszy dzień jest stracony, więc nie ma co na siłę tego przeciągać i na dzisiaj to koniec.